Jestem w środku w muzeum już. Tutaj mamy perkusję, która często jeździła z Elvisem w czasie jego koncertów. Także mogę sobie dotknąć. Mamy pamiątki związane typu stroje. Tu mamy na przykład kurteczkę. Bardzo słabo to jest zrobione, bo odbijają się refleksy świetlne w tych szybach i niewiele widać. Mamy marszale, wzmacniacze, końcówki mocy do gitary. Pianino. Różne pamiątki związane z Elvisem. Może tutaj jest taki najbardziej. Tu Justin Timberlake, jeszcze podejdę, tutaj też jest, ma swoje miejsce. Z uwagi na to, że on urodził się też tutaj w Memphis. Tu jest jego wdzianko. O, tak będzie może lepiej widać. Z bucikami. Przejdziemy troszkę dalej, bo tutaj widziałem najbardziej znana chyba rzecz ubiórowa. Fashion Elvisa, pełno świecidełek, złotych łańcuchów, wszystkiego co związane z przepychem. Tu jest gitara Joe Perry. Że tutaj jest w sumie poświęcone miejsce, ta część jest poświęcona. Michel Bublé też tutaj ma swoje miejsce. Znanych muzyków amerykańskich, bym tak powiedział. No, góruje nad nimi oczywiście Elvis Presley. Buciki. O! Stroje grupy Kiss, łącznie z gitarą w kształcie tej topora. O, topor, dobre słowo, topór. Pozdrowienia dla pani Toporek. Tu buciki, też ciekawe. Słabo to jest zrobione, że to się tak odbija. Tu ma fajne te gadki. Tutaj będzie to lepiej widać. O. Stroje mega. Panowie się ubierali szokująco. O, to dobre słowo. Szokująco. Jak tutaj jest? Gitara z lusterek zrobiona i buciki. Buciki będzie lepiej to widać. No? Buciki. Wake up San Francisco. Przejdźmy jeszcze troszkę dalej. O, Bruce Springsteen nawet tu ma kurteczkę.
Tak, Bruce Springsteen. Będzie słabo widać. O, Bruce Springsteen, kurteczka. Tu mamy gitary Elvisa. Dosłownie na wyciągnięcie dłoni można nawet zagrać. Tu kolejna. Gibson Dove Ebony. Ebony to może dlatego, że ma tutaj wstawki takie z muszli. Ładne, ładne. Tu jest kolejna z 52 roku. Gibson. Nawet wydaje dźwięki. Tu jest też Gold Top. I ostatnia, jaka tu jest, to jest Gibson Les Paul. Les Paul 67 Custom. To jest gitara elektroniczna. Elektryczna, przepraszam, elektroniczna, no może nie. Przepraszam, elektryczna.